We will continue. Продолжуємо. What did you say? Continue. I heard it. And then? Продовжуємо. Продовжуємо. Well, this is Ukrainian. Ah. Sometimes I can guess, sometimes I guess wrong. You know. Czasami odgadnę, czasami źle odgadnę. You know, I never studied Polish. Nigdy nie uczyłem się polskiego. And it's sometimes like, yes, there is a Ukrainian word similar to Polish. It's my luck. Sometimes I am wrong. Czasami jak odgadnę, że to ukraińskie słowo podobne jest do polskiego, to dobrze. Czasami źle odgadnę. Jeżeli jest zimno, to proszę zamknąć. We will continue our study of the Sermon on the Mountain. Dalej będziemy studiować kazanie na górze. And we touch on a very, very sensitive subject. I poruszymy taki bardzo, bardzo wrażliwy temat, delikatny. On one hand, you just noticed that I constantly use the Hebrew, the Jewish tradition to explain to you the background of the text. Z jednej strony zauważyliście, że wykorzystuję tradycję żydowską, by wyjaśnić wam, jakie jest tło tekstu biblijnego. And without knowing the Jewish tradition, i bez tego znajomości żydowskiej tradycji, you may understand the text of the New Testament 180 degrees opposite. Bez tej znajomości możecie zrozumieć tekst Nowego Testamentu w zupełnie odwrotny sposób, odwrócić go o 180 stopni. And I will give you at the end of our evening two examples. Pod koniec dzisiejszego wieczoru podam wam dwa przykłady, which are complicated, które będą dość skomplikowane. And the knowledge of the Jewish tradition is essential to understand what is going on. I znajomość tradycji żydowskiej będzie niezbędna, by zrozumieć, co się dzieje. On the other also the text which I will read to you from the Sermon on the Mountain. Również fragment, który przeczytam z kazania na górze, is often used to prove that Jesus came to nullify the law of the Torah. Jest często wykorzystywany do udowadniania tego, że Jezus przyszedł, by znieść, anulować prawo Torę. Is very particularly sensitive because in verse 17 of Matthew 5. Szczególnie jest to newralgiczny punkt, gdyż w Ewangelii Mateusza 5:17 it says, "Don't think that I came to break the law or the prophet." Czytamy: "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść czy złamać prawo albo proroków." But in verse 31 it says it is spoken that anyone who divorces his wife shall write to her a bill of divorcement. But I tell you, those who divorce his wife except the case of adultery will give her reason to commit adultery, and those who marry the divorcee is committing adultery. I dalej w wierszu 31 czytamy: powiedziano też, jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. Ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo, a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. This is especially
important text to be studied because the text is found in the book of Deuteronomy chapter 24. Jest to ważny tekst, należy go studiować, bo znajduje się w piątej księdze Mojżeszowej, rozdział 24. And it is important to understand that the law here is not limited to verse 1. Ważne też jest, by zrozumieć, iż prawo tutaj nie jest ograniczone do pierwszego wiersza. This law has a very complicated casuistic form. Yeah. To prawo ma formę kazuistyczną, cokolwiek to oznacza. Unlike the this is. Could you read this? Yeah, let's go ahead and read it. 24:1. Yeah, just go ahead and let's read the whole thing. I'll tell in English shortly. If someone will marry a woman and become her husband, and she finds no favor in his eyes because he has found something unfitting in her, and he shall write to her a letter of divorcement and gives her into her hand and will let her go from his house, and she will go out and will marry another man, but the other one will also hate her and will write to her the bill of divorcement and gives into her hand and will send her away from his house, and or this other husband dies who married her, then the first husband who let her go first cannot take her back because she is already defiled. Jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej darzył życzliwością, gdyż znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej, potem odeśle ją od siebie. Jeśli ona wyszedłszy z jego domu, pójdzie i zostanie żoną innego, a ten drugi też ją znienawidzi, wręczy jej list rozwodowy i usunie ją z domu, albo jeśli ten drugi mąż, który ją poślubił, umrze, nie będzie mógł pierwszy jej mąż, który ją odesłał, wziąć jej powtórnie za żonę jako splugawionej. To bowiem budzi obrazę od razu u Pana. O, tego już nie było. So, what you see here, the difference between the so-called apodictic form of the law, just say apodictic. To, co tu widzimy, to jakaś forma apodicted form? Apodiktyczna. Apodyktyczna, tak? Dziękuję. And the casuistic form. I ta kazuistyczna forma. Is that apodictic form is straightforward statement. Tak, ta apodyktyczna to jest takie bezpośrednie stwierdzenie, bez dyskusji. Thou shall not kill. Nie będziesz zabijał. No conditions. Żadnych warunków. The casuistic form, on the other hand, ta kazuistyczna forma z drugiej strony, it has two elements. One element is if, ma dwa elementy. Jeden to element jeśli, jeżeli, and the second element is then, a drugi element to wówczas. If describes the circumstances, jeśli. Ten warunek opisuje warunki. The situation that leads to the actual legislation. Więc jeśli opisuje warunki, okoliczności, a natomiast then ustawodawstwo, prawodawstwo. So in this law, there is, this law does not legislate the divorce. I to prawo nie sankcjonuje, nie ustanawia rozwodu. It describes that there is a circumstance where the divorce has occurred. Opisuje okoliczności, w których doszło do rozwodu. However, what it legislates, it found only in verse 4. That's where then is used.
To, co ustanawia, znajdujemy w wierszu czwartym. Tam jest użyte to słowo wówczas. The law legislates the prohibition. Prawo ustanawia zakaz. For the first husband. Według którego pierwszy mąż. After the divorce happened with subsequent remarriage. Po rozwodzie i kolejnych małżeństwie. Marriage or marriages? Remarriage. Po ponownym zawarciu związku. He divorced her and she remarried. On się z nią rozwiódł, a ona się ponownie wyszła za mąż. And then if her subsequent marriage, if this remarriage falls apart. Jeśli to kolejne małżeństwo jej się rozpadnie, then he cannot take her back. To on już nie może wziąć jej z powrotem. You think, why is this law? Pomyślicie, dlaczego jest takie prawo? Well, there are things which we do, mistakes which we make. Są pewne rzeczy, błędy, które popełniamy, that we can sort of reverse our action. Gdzie możemy odwrócić jakby nasze działanie, nasze czyny? If I come to somebody's house and stole and saw a bill of 100 euros sticking out from the cupboard. Jeśli przychodzę do czyjegoś domu i widzę, że tam banknoty jakieś 100 złotowe po 100 euro wystają gdzieś z mebli kuchennych. And the temptation is I just kinda chick. Jest pokusa, żeby je cik. And then I go back home and something in my heart is killing me. What have I done? Ale w sercu mnie tam wierci w drodze powrotnej do domu, mówi mi, co ty zrobiłeś? So I come back to my friend. Wracam do tego przyjaciela. Say, my friend, I'm sorry. I took this 100 euros. Here it back. Przyjacielu, przykro mi, wziąłem te 100 euro, oddaję ci. If I come to somebody and I'll say bad words to somebody. Jeśli do kogoś wypowiadam niewłaściwe słowa, I can come back and I say, well, I'm very sorry. Mogę wrócić i powiedzieć, no przykro mi, przepraszam. But imagine the situation, okay? My marriage fell apart 20 years ago. Ale wyobraźcie sobie sytuację, w której moje małżeństwo rozpadło się 20 lat temu. I wasn't a believer. Byłem niewierzący. Yeah, it didn't happen to me, but to się mi nie przytrafiło. And then I found married somebody else. Ożeniłem się z kimś innym. And with this somebody else I come and become a believer. Jestem kimś innym, zostaję osobą wierzącą. So I repent in all my sins. Pokutowałem z wszystkich moich grzechów. And I say, oh, I committed the sin of divorce 20 years ago. I mówię sobie, o, 20 lat temu popełniłem ten grzech rozwodowy. I left my wife and my child, you know, 20 years ago. 20 lat temu zostawiłem żonę i dziecko. So what am I supposed to do to say to my present wife? I repent, I divorce you, go back to my first wife to make up for what I've done wrong? Co mam powiedzieć tej mojej drugiej żonie? Że takiego coś się stało, teraz pokutuję i opuszczam ciebie, wracam do mojej pierwszej żony. Well, there was a very real situation in where I was consulted on this matter. Ja byłem doradcą w bardzo podobnej sprawie. There was a gentleman and he married a lady and had two girls with her. Był pewien mężczyzna, który się żenił, miał dwie dziewczynki z pewną kobietą. And his wife was running away from him with different men. Jego żona uciekała od niego z różnymi mężczyznami. And she left him. I odeszła od niego. With two little girls. Z dwoma małymi dziewczynkami. 13 years he was coming to church every day, every Sabbath, praying for repentance of his wife. Przez 13 lat przychodził do kościoła, modlił się o pokutę dla swojej żony, o nawrócenie. And
his wife married somebody else during this time, then divorced him. W tym czasie divorced the first husband. No, no. The second. Second. W tym czasie ta kobieta wyszła za mąż po raz drugi i z tym drugim też się zdążyła rozwieść. Then had one lover, another lover. Potem miała jednego kochanka, potem drugiego. Finally, after 13 years of prayer, this man. W końcu po 13 latach modlitwy ten mężczyzna meets a good Christian woman. Poznaje dobrą chrześcijańską kobietę. He started dating her. Zaczyna z nią randkować. And they eventually announced to the church that in 2 months they will have marriage. I w końcu uznajmia w kościele, że za 2 miesiące się pobiorą. And when it was announced, his first wife shows in the church. Gdy to zostało ogłoszone, jego pierwsza żona pojawia się w zborze. And with the tears and repentant heart, she repents in all her sins. Ze łzami w oczach i sercem takim skruszonym pokutuje ze wszystkich swoich grzechów. And for 13 years she hasn't seen her girls. Now she wants to again be at least as much as she could a mother to them. Who hasn't seen the girls? The first wife hasn't seen her daughter. Because the daughters were with the husband, with the father. Yes. Ona przez ten czas nie widziała swoich córek, bo córki były z ojcem. Now she says, I would like to be a mother to my daughter. Teraz mówi, chciałabym być matką dla moich córek. Well, this man was in real bad situation. He didn't know what to do. No i ten mężczyzna nie wie, co robić. What, I mean, on the one hand, he prayed for 13 years. Z jednej strony przez 13 lat się modlił. But how was he supposed to know that his wife will repent when he finally finds some other mate for himself? Ale skąd miał wiedzieć, że ona w końcu, ta jego żona, będzie pokutować czy się nawracać, gdy on już znajdzie sobie odpowiednią parę? What is he supposed to do? Tell this woman whom she fell in love with him, he fell in love with her. Now he's gonna tell her, you know, my wife finally comes back to church. I am supposed to call off the wedding. Co ma powiedzieć tej swojej narzeczonej? No, moja żona wróciła do mnie i odwołuje ślub, tak? Well, thanks God, this first wife really sincerely repented. Dzięki Bogu, że ta pierwsza żona naprawdę szczerze pokutowała, czy nawróciła się. And they consulted me. Zasięgnęli mojej rady. The church, I mean, consulted. Czy zbór, kościół. And I said, look, they were divorced for 13 years. I mówię, popatrzcie, przez 13 lat byli rozwiedzeni. She was remarried X number of times. Ona jeszcze wychodziła za mąż parę razy. He cannot take her back. Nie może jej z powrotem wziąć. The law says no. Prawo mówi, że nie. And thanks God, his ex-wife accepted it as the will of God. I dzięki Bogu ona to zaakceptowała, jego pierwsza żona, jako Bożą wolę. And they made a peaceful arrangement how she could see her daughters. Ustalono w taki pokojowy sposób warunki, na których ona będzie mogła widzieć się z córkami. But the man married his new bride. Ten mężczyzna ożenił się ze swoją nową narzeczoną. And so far I think they live happy. I so far as you know. Yeah, so far as I know they live. I o ile ja wiem, żyją szczęśliwie. So this is what the law is all about. I o to chodzi w prawie. The Torah never legislates divorce. Tora nigdy nie sankcjonuje rozwodu. There are two other things that I have to point to you. Nie ustanawia do rozwodu. Jeszcze są dwie rzeczy, na które chcę zwrócić uwagę. First thing is the language of the word bill of divorcement. Pierwsze to ten język
U nas w naszej Biblii polskiej to jest list rozwodowy. This is often not, it's not a ketubah. No. Get. That's what I mean. This is not the word get. To nie jest to słowo hebrajskie, rozumiem, get. Which the word get is not used in Deuteronomy 24. To słowo nie jest użyte w 5 Mojżeszowej 24. The word get is a technical term which appears only in rabbinic Judaism. To słowo get jest technicznym takim terminem, który się pojawia tylko w rabinackim judaizmie. Literally the this expression rozwodowe pismo, dosłownie to wyrażenie list rozwodowy, means a scroll of a scroll of cutting off. Zwój taki dotyczący rozcięcia, tak? Rozdzielenia. Mhm. Отрезание. Cutting off. Tak. Odcięcia. And the same, this is the word, the root of this word, Hebrew root of this word, karat. Hebrajski rdzeń tego słowa brzmi karat. Is used in the language of covenant. Używane jest w języku przymierza. When God makes the covenant, gdy Bóg zawiera przymierze, it says God karat the covenant. Mówi, że Bóg karat tę przymierze. So God cuts the covenant. Bóg tnie przymierze. Cuts means gives shape or just separates. Cuts. Rozcina. Rozcina, da. And the same word is used in the book of Daniel 9:25. To samo słowo jest użyte w księdze Daniela 9:25. Where it says after 69 week the Messiah will be cut off. Tam gdzie po 69 tygodniach Mesjasz będzie odcięty. So the divorce here is presented as such a tragic circumstance. Rozwód tutaj jest przedstawiony jako takie tragiczne okoliczności. Similar to the breaking the covenant with God. Przypominające złamanie przymierza z Bogiem. In fact, we don't have time to discuss it. Nie mamy faktycznie czasu, by to omawiać. But the Hebrew word brit, which is for the covenant, ale hebrajskie słowo brit, oznaczające przymierze, is the same word as the marriage covenant. To samo słowo na oznaczenie przymierza małżeńskiego. And that's why it's the same idea to break up with your wife and to break up with God. I kryje się za tym ta sama myśl. Rozejść się z żoną, czy rozejść się z Bogiem. Zerwać. No, tak, zerwać z żoną, what zerwać causes z Bogiem. The breaking up, the cutting off the marriage covenant? Co powoduje, że rozpada się to przymierze małżeńskie? Czy it, odcięte zostaje? It says here in many in all English and most German translations. We wszystkich tłumaczeniach angielskich i większości tłumaczeń niemieckich. That he has found something indecent in her. Czytamy, że znalazł w niej coś indecent, to jest nieprzystojnego, nieprzyzwoitego. What does Polish say? Something disgusting, if I remember well. Okay, w Biblii polskiej jest coś odrażającego. Something just repelling. Okay. Just pushing you off. So what constitutes something indecent? Co więc stanowi to coś nieprzyzwoitego, nieskromnego? Well, there is a big discussion on this matter. W tej kwestii toczą się wielkie dyskusje. I will tell you the Hebrew meaning. Podam wam znaczenie hebrajskie. This is a very difficult Hebrew expression, which literally is translated as naked issue. W
W języku hebrajskim dosłownie to można tłumaczyć jako naga sprawa, jakieś nagie zagadnienie. Well, issue, sprawa. Naked sprawa. What is this naked issue? Co to jest taka naga jakaś sprawa? Well, if you look at the book of Leviticus chapter 18 and 20, w Księdze Kapłańskiej 18:20, it talks about this: don't open the nakedness of your father, don't open the nakedness of your mother, and on and on and on. Czytamy tam o tym, by nie odsłaniać nagości ojca, matki i tak dalej. This talks about illicit sexual relations. Tu mowa jest o takich nieprawnych stosunkach seksualnych. So this is what the naked issue is. To jest więc ta naga sprawa, kwestia. That's the reason for divorce. To jest powód do rozwodu. So he found that his wife was engaged in illicit sexual relations. A więc on się przekonał, że jego żona była zaangażowana w takie niezgodne z prawem stosunki seksualne. Somebody has found nakedness in, somebody has opened her nakedness. Exposed it. Mm-hmm. Ktoś obnażył jej nagość. Or it could be that she just flirted with somebody, which is enough already. Already. Albo flirtowała z kimś i to też już jest dość. Because it's in Hebrew, when the in Hebrew mentality, flirt isn't just meaning of just the words, you know, it's just already indecent exposition. Bo w mentalności hebrajskiej to flirtowanie to nie tylko jakieś słowa czy umizgi, ale to już jest fizyczne też obnażenie. Mm-hmm. So this is what the law says. Tak mówi prawo. But if we look in the Mishnah, we will see that there is a big discussion of what this something indecent means. A jak sięgniemy do Miszny, to przekonamy się, że tam wielkie dyskusje się toczą na temat tego, co znaczy to nieprzyzwoite coś, co daje prawo do rozwodu. And there are two key figures in Mishnah. Two? Key figures. Są dwie postaci, numbers or no, people? Key people. Są dwie takie postaci w Misznie, osoby. They are the founders of the Pharisaic Judaism. Są to założyciele judaizmu faryzejskiego. One is Shammai, another is Hillel. Shammai i Hillel. And Shammai would say. Shammai powiedziałby tak. The man cannot divorce his wife unless he has found that she is unfaithful to him. Mężczyzna nie może rozwieść się ze swoją żoną, jeżeli nie okaże się, że była mu niewierna. Isn't it the same what Jesus teaches? Czy nie to nie jest to samo, czego naucza Jezus? It says who divorces his wife except the adultery. Mówi o tych, którzy rozwodzą się z żoną poza przyczyną cudzołóstwa. But Hillel, whose opinion is accepted all the time, Hillel, którego opinia akceptuje się cały czas, says even if she spoiled his soup, then he can divorce her. Spoiled his soup. Mm-hmm. Some kind of idiomatic. Nawet jeśli nie wiem, jak to przetłumaczyć, bo to taki idiom. Popsuł coś mu w zupie, mu popsuła. Zupę. Przypaliła. Nawet jak przesoliła zupę, po polsku powiemy. He can divorce her. To może ją się z nią rozwieść. And the later on Rabbi Akiva, the great authority. Potem ten wielki autorytet Akiva, rabin Akiva, said, or even if he thinks she is not pretty, then he can divorce. Mówi, o, nawet jeśli uzna, że nie jest ładna, to może też się z nią rozwieść. You see why Jesus opposes? Widzicie, dlaczego Jezus się sprzeciwia? But why did I bring this example? Dlaczego oni podają ten przykład? I showed this example to illustrate that the Jewish tradition
is not something uniform. Chcę pokazać, że tradycja żydowska nie jest czymś jednolitym. There are different rabbis who have different opinions. Są różni rabini, mają różne zdania. And some opinions are biblically based. Niektóre opierają się na Biblii. And some opinions are against the Bible. A niektóre opinie są wbrew Biblii. Jesus accepts the opinions of the rabbis agree with the Bible. Jezus przyjmuje opinie rabinów, które zgadzają się z Biblią. This is one example. Jest to jeden przykład. Well, there is another example which I would like to finish with today. Jest jeszcze kolejny przykład, którym chcę dzisiaj zakończyć. And that will conclude our part on the Gospel of Matthew. I to będzie komentarz na temat fragmentu Ewangelii Mateusza. Very, very important text, which causes so many discussions. Bardzo ważny fragment, który powoduje wiele dyskusji. Matthew 15:11. Mateusza 15:11. Not what comes into the human defiles him, but the one that comes out of the human defiles him. Nie to, co wchodzi do człowieka, czyni człowieka nieczystym, ale to, co z niego wychodzi, to go czyni nieczystym. Well, tak, tu jest z ust, ale tutaj tego nie było, więc tłumaczę tak, jak czyta w oryginale. This text is often used, and I read numerous Christian commentaries that say on this verse, thus Jesus nullified the laws of clean and unclean food in Leviticus 11. I miałem do czynienia z niezliczonymi komentarzami chrześcijańskimi, według których twierdzi się, że tutaj Jezus jakby anuluje, czy nullifies, unieważnia to prawo czystych, tego co czyste i tego co nieczyste. Well, we have to look at the context. No cóż, musimy przyjrzeć się kontekstowi. We already read there are two parallel stories in Mark 7 and Matthew 15. Już mu powiedzieliśmy, że są podobne historie w Mateusza 7 i Marka 15. Marka 7. Marka 7. Mm-hmm. Matthew 15. Mateusza 15, przepraszam. Okay. Dziękuję. And in verse 2, the Pharisees and the scribes come to Jesus and say. W wierszu drugim faryzeusze i uczeni w piśmie przychodzą do Jezusa i mówią: why are your disciples transgressing the ordinance, the traditions of the elder? Dlaczego twoi uczniowie przekraczają tą tradycję czy zarządzenia starszych? And don't wash the hands. I nie myją rąk. Well, this is kind of strange, isn't it? Dziwne to jest, prawda? Well, I tell you, I know what will happen to me, because I travel a lot, if I don't wash my hands. Ja podróżuję dużo i powiem wam, co by się zdarzyło, gdybym nie umył rąk. And my wife, she is a nurse. She is very particular about me washing my hands. Moja żona jest pielęgniarką, jest bardzo skrupulatna co do mojego mycia rąk. She would give me like 5 or 10 little bottle hand sanitizers. Ona daje mi 5-10 różnych butelek takich zestawów do mycia rąk. That I would make sure, she wants to make sure that I wash my hands. Ona zadba o to, my chce mieć pewność, że ja myję ręce. And I know I drive a lot. If I stop somewhere on a rest area. I wiem, bo jeżdżę, prowadzę duży samochód, że gdzieś zatrzymam się na parkingu, w miejscu, gdzie można odpocząć. And I go and I don't properly wash hands.
I often catch the flu. Pójdę i a potem nie umyję rąk, to często łapię grypę. So is Jesus telling the disciples that they must catch the infection? Czyżby Jezus mówił uczniom, żeby nie dbali o złapanie jakiejś infekcji? Well, we have to look very carefully at the wordings. Musimy przyjrzeć się uważnie warnings. Wordings. A, brzmieniu tych słów musimy się przyjrzeć. Mark 7 verse 2 gives more detailed account of the objections that Pharisees made to Jesus. Drugi wiersz 7 rozdziału podaje więcej tych obiekcji, które kierują faryzeusze do Jezusa. The Pharisees see some of Jesus's disciples that eat with, and I would give my translation, defiled hands. Faryzeusze widzą, że uczniowie Jezusa jedzą tymi, i tu w moim tłumaczeniu jest zanieczyszczonymi rękami. And Mark is very clear. It says unclean, which is unwashed. I Marek podaje ten szczegół, nieczyste, czyli nieumyte. Why is it a repetition? Unclean meaning unwashed. Dlaczego jest tutaj to powtórzenie? Nieczyste to, co oznacza nieumyte. Don't we understand that unclean means unwashed? Czy my nie rozumiemy, że nieczyste oznacza nieumyte? Why? Because there are two words in Hebrew that they try to explain in Greek. Są dwa słowa w hebrajskim, które po grecku próbuje się wyjaśniać. The word rachatz. Słowo rachatz, which means just to go wash your hands in the bathroom. To znaczy myć ręce w łazience. And the ritual, which is called netilat yadaim. Netilat yadaim. To jest rytualne mycie. Mm-hmm. Mm-hmm. Netilat yadaim is not just washing the hands in the bathroom. To mycie to nie jest jakieś tam mycie rąk w łazience, w toalecie. This is a special ritual. Toż specjalny rytuał. And for this ritual you have all kinds of vessels. Do niego potrzeba różnych naczyń. And you first go wash your hands. Najpierw idzie się myć ręce. And then you take a purification ritual. A potem się przechodzi przez ten rytuał oczyszczenia. Because a purification ritual, according to the Jewish interpretation, does not kill your germ. Bo według tej żydowskiej tradycji ten rytuał oczyszczenia nie zabija zarazków. But according to the Jewish law code called Shulchan Aruch, ale według according to the Jewish law, law code called Shulchan Aruch code, codex. A według żydowskiego tego prawa, kodeksu prawa called Shulchan Aruch, który się tak nazywa nie the cleansing of hands helps to get rid of evil spirits. To mycie rąk rytualne pomaga pozbyć się złych duchów. And if you in Borough Park, which is the very orthodox Jewish area in New York, w Borough Park, które jest taką obszarem bardzo starym już żydowskim. I know many my members of my church where I was pastor in Brooklyn. W Nowym Jorku nie dodałem i w moim kościele, którego byłem pastorem na Brooklynie, many Ukrainian ladies were cleaned the houses of the Orthodox Hasidic Jews. Wiele pań z Ukrainy sprzątało domy tych ortodoksyjnych Żydów. And they would come at the service and they said, "Pastor, what do they have in their nightstand near their bed?"
those Jews were yes. I przychodziły na nabożeństwo, mówią: pastorze, co oni tam mają przy łóżku? Jakieś takie stojaki. And they told me not to touch it. I jeszcze mówili, żebym tego nie dotykała. Well, according to the Jewish law, the first thing a Jew wakes up. Według prawa żydowskiego, pierwsza rzecz, jaką robi rano po przebudzeniu się, before they even say the morning prayer, zanim nawet zaczną się modlić rano, they have to dip the tips of their finger into this cup. Muszą końce palców, czubki palców zanurzyć tam w tej cup, w tej miseczce. And then they have to shake the water down. A wodę trzeba potem tak strząsnąć. This way they, because they believe that the evil spirits accumulate on the tips of the finger. Wierzą, że złe duchy się gromadzą na czubkach palców. And you gotta shake them up, shake them down. Trzeba je strząsnąć. As you can see, Jesus didn't want to follow that. Didn't? Did not want to follow that. Follow that. Follow this washing of. A follow. Jak widzicie, Jezus wcale nie chciał tego naśladować. Jesus follows, and we will talk tomorrow. I'll show you the examples that Jesus indeed follows the Jewish tradition that is in harmony with Scripture. Jutro wam pokażę, że Jezus przestrzegał, podążał za tradycją, która żydowską, która zgadzała się z Pismem. However, when it comes to the tradition that is especially borrowed from some eastern religions, jeśli chodzi o tradycję, która szczególnie gdy jest zapożyczona z tradycji wschodniej, Jesus does not want to follow. Jezus nie chce tego naśladować. And unfortunately, we have to see today there are traditions that are good. And there are traditions that are not biblical. I widzimy dzisiaj, że są dobre tradycje, ale niestety są i takie, które są niebiblijne. For example, welcoming the Shabbat with the lighting of the candles. Na przykład przywitanie Sabbatu z zapalaniem świec. Of course you understand that back in the days of Jesus there was no wax candles. Rozumiecie oczywiście, że w czasach Jezusa nie było takich świeczek woskowych. But there were lamps that were fed by the oil. Ale były lampy zasilane olejem. However, a gallon of olive oil. Jednakże, how much is a gallon? 4 liters. Ile to będzie? 4 liters. 4 liters. Ponad 4 litry. To... Brat mówi, że trzy i trochę. Litra? I'll say about a bucket. Was worth of a 3-week daily salary. Warty taki galon? 3 weeks salary. Czy trzytygodniową pensję był wart. So this is expensive. A więc to jest drogie. So to keep for the winter barrel of oil that is used in baking all the time. Used in baking. Baking. A więc trzymanie takiej baryłki oleju używanej do pieczenia cały czas. It's, you know, if you don't have olive garden. Jeśli nie ma się ogrodu z oliwkami, oliwnego. You need to work for 3 to 4 months to earn that for that much. To trzeba z 3-4 tygodnie. Months, 3 or 4 months. You cannot. 3-4 miesiące, by zapracować na to. Nie, you cannot just burn it for the light of the house. I nie spala się tylko, by było światło w domu. So people in those days usually would go to bed at the sundown and would rise at the sun when the sun rise. A w tym czasie ludzie często udawali się na spoczynek, gdy słońce zachodziło, a wstawali, gdy wstawało. But except the Sabbath. Poza dniem sabatu. People would spare enough oil to light the to have a light in the house on the Sabbath. Ludzie oszczędzali tyle oliwy, aby wystarczyło, by
mieć ją na sabat. Because Sabbath was significant. Bo sabat był znaczący. That's why this tradition is good. Dlatego ta tradycja jest dobra. If we understand its origins, it's a good tradition. Jeśli rozumiemy jej pochodzenie, jest to dobra tradycja. On the other hand, we know today in many Israeli stores there is a Jewish souvenirs that are sold with hand like this. Bo z drugiej strony jest wiele sklepów z pamiątkami z taką dłonią w Izraelu. And Kamsa. And this hand is has some bad spiritistic implication. Ta dłoń sugeruje pewne złe spirytystyczne takie ma skojarzenia. So we have to be selective. Tak więc musimy działać wybiórczo. We cannot say, oh, okay, now we know Jesus is not against the law, but he is against Jewish tradition. That is incorrect. Nie możemy więc powiedzieć, że w porządku, Jezus jest, nie jest przeciwko prawu, jest przeciwko tradycji żydowskiej. To nie jest prawda. Jesus supports certain Jewish traditions and certain traditions he rejects. Jezus popiera pewne tradycje żydowskie, inne odrzuca. And the gospel is our guide to understand what Jesus supported and what Jesus rejected. Ewangelia jest naszym przewodnikiem do zrozumienia tego, co Jezus popierał, a co odrzucał. And we will continue tomorrow to reveal more interesting things. I spent time today to show the traditions that Jesus rejected. Jutro będziemy kontynuować dalej. Dzisiaj mówiłem o tym, jaką tradycję Jezus odrzucał. Tomorrow we'll talk about the traditions that Jesus accepted. Jutro pomówimy o tej tradycji, którą Jezus akceptował. We'll talk about the Gospel of John. Będziemy mówić o Ewangelii Jana. A ja dziękuję tym wszystkim, którzy pomagali mi w tłumaczeniu. Dziękuję bardzo.